W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z listu do Koryntian. Głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Panie, dziękujemy Ci za kolejną niedzielę, w której spotykamy się na wspólnej modlitwie. Składamy Ci dzięki za cały miniony tydzień, za każdy przeżyty dzień i za każdego spotkanego człowieka. Dziękujemy Ci za całą miłość, jakiej doświadczyliśmy od Ciebie w tych dniach. Jesteś naszym najlepszym Ojcem. Panie, prosimy, błogosław nam na kolejne dni nowego tygodnia. Pozwól, by Twoja wielka miłość dodawała nam siły do wypełniania codziennych obowiązków i radzenia sobie z problemami. Wiemy, że tylko z Tobą jesteśmy bezpieczni, tylko z Tobą nic nam nie grozi. Otwieramy serca na Twoją łaskę i całe dobro, które od Ciebie pochodzi. Wyznajemy Ci naszą miłość i zawierzamy Tobie nas samych oraz wszystkich, których kochamy. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!